Halo, dzień dobry, tu Poli. Nagrywam z Londynu. Właśnie skończyłam jogę i chciałam wam pokazać bardzo fajne miejsce. A w sumie to chyba możecie iść ze mną, tylko że chciałam zmienić tak kamerę, ponieważ z moją edycją nie jest za super. Chciałam zmienić kamerę, żebyście mogli oglądać bardziej miejsce niż moją facjentę, bo przecież oglądacie moją facjentę już wystarczająco ciężko, często. Okej, patrzcie na to. No, to tak sobie przychodzę robić jogę tutaj 3 razy w tygodniu. No co, pomogę. Natomiast chciałam wam pokazać pewne miejsce. Ciekawe, jak ja tam teraz dojdę. Okej, to pogubimy się troszeczkę. Dobra, więc jak szłam na jogę, to myślałam sobie o takiej historii, którą chciałam wam opowiedzieć. Historia trochę w sumie smutna. Dlatego, że pokazuje, co nasze społeczeństwo, nasze, czyli polskie, ale nie tylko, o śmietniki może niekoniecznie, robi dziewczynkom. Okej, więc ja sobie będę tak gadać. Tutaj możecie zobaczyć jeszcze mężczyzn. Zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć do mnie ze mną na jogę. Dochodzę 3 razy w tygodniu, będzie mi bardzo miło. To jest świeżutkie miejsce Beckenham, czyli South East London. Beckenham Place. Kiedyś było polem golfowym, ogromnym, jak widzicie, ogromniastym. Natomiast teraz zostało przejęte przez council, czyli samorząd, i oddane w ręce tutaj mieszkańców. Wspaniałe rzeczy się dzieją. Dzisiaj między innymi jest warsztat naturalnego farbowania tkanin. I ten jest dla wolontariuszy akurat. Dzisiaj mamy też piękne niebo. Natomiast jutro będzie otwarty dla wszystkich od 11 do 4, więc jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć, to zapraszam serdecznie, ja pewnie przyjdę, jeżeli będę miała taką możliwość. Plus wzięłam ulotkę, a co, wspierajmy kreatywną przedsiębiorczość. Nie wiem, co będzie widać tutaj. Uwaga, uwaga, Family Fundraising, Saturday 22nd. Czyli jutro od 12 do 9 p.m., czyli 21, czyli będzie mniej więcej tak samo jak ten warsztat kolorowania tkanin. A jeżeli macie ochotę zobaczyć, co się dzieje na dzielni, to zapraszam serdecznie. On sobie idzie. Tam panowie pracują, bo widzicie, tutaj są też rzeczy, które trzeba naprawić. Dobra, a ja znajdę jakieś miejsce, żeby wam opowiedzieć taką historię, której świadkinią byłam całkiem niedawno. Okej, więc to było mniej więcej tak, że idę sobie właśnie któregoś dnia, chyba nawet w tym tygodniu, po jodze. No i idę sobie spacerkiem i widzę dwie przeurocze dziewczynki, takie malutkie, takie mimo że do pasa sięgające, no to nie wiem, ile one mogą mieć lat, 3-4, i szły z panem. Dziewczynki były ubrane w te spódniczki takie tiulowe, a la baletnice, no po prostu bajka, bajka. I co się dzieje? Patrzcie na to. Przerwa. Są też korty tenisowe, więc jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć, jak beznadziejnie gram tenisa, to zapraszam na meczyk. Więcej kwiatuszków. No pięknie tu robią. Można dołączyć do nich, można zrobić taki gardening, czyli jak ogrodnictwo po polsku, tak? Bączek. Ktoś puścił bączka. A tu są dwa. O, wystraszyłam go chyba. Panie dzieciaczki. No po prostu cudownie jest. Cudownie. Okej, my darlings, więc historia. Idzie sobie pan z dwoma dziewczynkami, raczej koleżankami niż rodzeństwem. Mówię, zgaduję, bo ze względu na ich zachowanie wobec siebie. Przyjaciółeczki jakieś takie malutkie. No i przyjaciółeczki zaczęły robić sobie miny. I nagle słyszę w języku polskim: nie róbcie takich min, bo będziecie brzydkie, zostanie wam tak i chłopaki was nie będą lubili. No i tak,
znowu będzie, że się palian czepia. Ale jak to się nie przyczepić? Jeżeli będziemy powtarzać dziewczynkom, że ich największym atutem jest ich uroda i będziemy to jeszcze będziemy jeszcze mówić, że największym ich wyczynem jest to, żeby wyglądały piękniej, żeby chłopcy je lubili, a jak nie będą robić głupiej miny, to wtedy chłopcy ich nie będą lubili i to już jest wszystko w ogóle, na czym ma im zależeć w życiu. No cholera jasna. Nie mam córki. Czasem mi się cieszę, że nie mam córki. Natomiast zastanawiam się, jakie błędy wychowawcze popełniała wtedy. Śliweczki. A tego drugiego pana. Proszę pana, może pan sobie nie zdawał sprawy z tego. Może chciał być pan zabawny. Natomiast rzeczy, jak mówimy, zostają. Ciotki, kuzynki. Przestańmy weryfikować swoją wartość na tym, co panowie o nas myślą. Właściwie co ktokolwiek o nas myśli. Ty tworzysz swoją rzeczywistość i ty jesteś sobie Bogiem, boginią. To ty ustalasz, jakie są twoje priorytety i kiedy twoje życie jest sukcesem. Ale mam nadzieję, że przekaz macie. Takim jednym głupim stwierdzeniem, które wyszło temu panu tak kompletnie naturalnie. Biebiura! Mogła zrobić bardzo dużo krzywdy, zwłaszcza, że to było takie naturalne, więc pewnie powtarza to bardzo często. Czyli jeszcze raz, mamy 3 czy 4-letnie dziewczynki, które idą, bawią się dobrze, robią sobie miny, są sobą, są dziewczynkami, żartują sobie. I nagle słyszą, nie rób takiej miny, bo ci tak zostanie. Totalna bzdura. A dwa, zostanie ci tak i chłopcy cię nie będą lubili. Czyli właściwie weryfikacja tego, kim jesteś, to jest tylko twój wygląd. Nie możesz się dobrze bawić, bo dobra zabawa, czyli robienie min w tym momencie będzie karą, będzie jakaś kara, tak? Czyli będzie twój wygląd. Mało tego, właśnie ta weryfikacja twojej jakości. Dostałam prezent od natury. Jak to była ta piosenka? Wszedł człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi i już. Oszczędzę wam mojego śpiewania. Natomiast pójdziemy sobie na mały spacer. Tak, kochane, więc jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie na ten temat. Czy w ogóle zwracacie uwagę na takie rzeczy? Czy zwracacie uwagę na to, co mówicie? Ja na przykład od pewnego czasu bardzo zwracam uwagę na to, jak witam się z dziewczynkami przede wszystkim. To pomimo tego, że jestem urzeczona ich urodą albo ciuszkami, albo ich tańcem, albo ich gracją, wchodzę z nimi w rozmowę i skupiam się na ich mądrości. Zadaję im pytania, słucham ich odpowiedzi, nie traktuję je powierzchownie, nie traktuję ich powierzchownie. Wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo ważne. Myślę, że też bardzo ważne jest to, i wczoraj też na ten temat dużo rozmawiałam, tak zwanej wiary i wiedzy. Wiara i wiedza. Ostatnio trochę na ten temat studiuję. Między innymi właśnie mądrości Junga, którego uwielbiam. Kompletnie nie idę w pana Freuda z całą miłością i szacunkiem, natomiast Jung, I got you, my man. I to chciałam powiedzieć, że właśnie słuchałam takiego wykładu, a właściwie program dokumentalny na temat Junga. I Jung mówił coś, co mi chodziło po głowie już jakiś czas, ale jak to powiedziałam na Facebooku, napisałam, to ludzie wyśmiewali się ze mnie i kłócili się ze mną. Mówiłam, że nauka, science, jest tak jakby religią dla bardzo wielu ludzi. Bo na przykład, jeżeli chodzi o szczepionki, jeżeli chodzi o to, co tutaj rozprzestrzeniają na niebie, dzisiaj nie widać znaków akurat, chemical trials, jeżeli chodzi o inne rzeczy, pan biegnie. Złapiemy pana? Złapiemy. Jest. To ja mam za małą wiedzę.
ja nie wiem dużo na ten temat. A nawet jeżeli przeczytam artykuły i tak dalej, to żeby zweryfikować ich, ich prawdę, ich ważność, to będę musiała studiować jeszcze dużo, dużo dłużej i więcej, na co nie mam czasu ani ochoty. Czyli naukowcy i moi znajomi, którzy uważają, że pewne rzeczy są, że to jest jedyna poprawna prawda. To jest prawda, nasza jest prawda, tylko jest prawda. Paulian, nie rób tak, bo ci zostanie. To oni żądają ode mnie, że ja będę przyjmowała rzeczy na wiarę. No tak, no bo jeżeli ja nie mam wykształcenia wystarczającego i nie znam się na takich rzeczach, to co mi pozostaje? Bo pan A czy pan B tak powiedział, bo jest napisane, no bo jest w internecie, to musi być prawda, nie? W Wikipedii ktoś napisał. No sorry, ale w Wikipedii każdy może napisać artykuł, enter i jest. Moja prawda jest bardziej prawdziwsza niż twojsza. No i finał finałów jest taki, że nauka zrobiła się teraz, właściwie nie, nauka jest dla ludzi religią. I stąd przechodzimy do wiedźm. Ja kocham moje wiedźmy. Z całą miłością i szacunkiem lubię siebie nazywać wiedźmą, bo wiedźma to jest ta, która wie. I teraz, drogie panie, bo przede wszystkim pracuję z kobietami, masz w sobie to coś i ty wiesz. Ty czujesz, ty rozumiesz, to jest twoja prawda. Ale często, gęsto w sytuacjach, wow, w sytuacjach, nazwijmy to,